Rzeszów aktualnie jest jednym z najprężniej rozwijających się miast Polski. Od dłuższego czasu mówi się również, że jest przykładem dla wielu innych metropolii w naszym kraju. Intensywny rozwój połączony ze stałym podnoszeniem jakości życia mieszkańców idzie w parze również z nowymi, wspaniałymi miejscami pracy. Witam Was w tym mieście spod chyba najbardziej charakterystycznego symbolu. Pomimo tego, że w Rzeszowie znajduje się naprawdę wiele zabytków, jak i ciekawych miejsc, wartych odwiedzenia, jednak mało osób postrzega to miasto jako idealne miejsce na urlopowanie. No zdecydowanie warto to zmienić, tym bardziej, że Rzeszów położony jest naprawdę w pięknym i bardzo malowniczym regionie. Blisko stąd do Krakowa, do Lwowa, jak i również w Bieszczady. Zwiedzanie tego miasta zacznę od najbardziej charakterystycznych jego miejsc i pokażę Wam, jak w jeden dzień spędzić tutaj udaną wycieczkę. Rzeszów jeszcze całkiem do niedawna był miastem szarych kamienic, bezrobocia, no i kontrowersyjnych pomników. I wszystko w zasadzie zmieniło się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, w których miasto z brzydkiego szarego kaczątka na tle innych miast wojewódzkich naprawdę bardzo się rozrosło. Nowoczesny przemysł, wysoki komfort życia, no to wszystko wpływa na to, że jednak ludzie teraz coraz chętniej przyjeżdżają do tego miasta i coraz bardziej staje się to fajny ośrodek turystyczny. Podróżni zaglądają tutaj coraz częściej i bardzo dobrze, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat Rzeszów stał się jednym z najbardziej malowniczych miast południowej Polski. Gospodarze miasta robią praktycznie wszystko, żeby ściągnąć tutaj inwestorów, którzy dookoła miasta stawiają potężne fabryki, jak i również ludzi, ponieważ jest tutaj dużo nowych miejsc pracy, ale i turystów. No ale jeżeli by turystów zapytać, co im się kojarzy z Rzeszowem, albo jakie atrakcje tutaj można znaleźć, no nawet jeżeli zapytamy mieszkańca Podkarpacia, nie bardzo wiedzą, co odpowiedzieć. Aczkolwiek ci, którzy lubią przeglądać memy, jak i demotywatory, jest takie miejsce, które im się kojarzy i na pewno jest to właśnie pomnik czynu rewolucyjnego. Pomnik stoi akurat w samym centrum miasta, gdzie krzyżują się dwie drogi. Jedna z północy na południe, a druga ze wschodu na zachód. No i właśnie tam idę, by ten pomnik Wam dokładnie pokazać i opowiedzieć historię o nim. No i na pewno nie da się go nie zauważyć. Nie tylko poprzez jego centralne usytuowanie w mieście, ale również przez wysokość. 38 metrów. No i także również ze względu na kształt. No, na który wiele osób ma niestety dziwne skojarzenia. No i w zasadzie od samego początku pomnik wzbudzał już wiele kontrowersji. No bo w stylizowanych liściach lauru, tak moi drodzy, to są liście laurowe, niektórzy widzieli ośle uszy, a niektórzy jeszcze bardziej nieprzyzwoite rzeczy. Na owych liściach lauru osadzono dwie rzeźby autorstwa Mariana Koniecznego. Z jednej strony Nike, a po drugiej stronie postacie chłopa, żołnierza i robotnika ze sztandarem rewolucji symbolizujące Sojusz Robotniczo-Chłopski. Od samego początku istnienia pomnika mówiono jednak, że robotnik i żołnierz trzymają chłopa, żeby na mszę świętą do Bernardynów nie poszedł. Mimo ideologicznej wymowy pomnik stoi od wielu lat w postaci całkowicie niezmienionej, co w dzisiejszych czasach zacierania śladów jest naprawdę ewenementem na skalę naszego kraju. Inną ciekawostką na pewno jest fakt, że teren, na którym stoi pomnik, został oddany za 1% wartości Bernardynom. No i cały pomnik nie został również wyłączony w akcie notarialnym, jak i również nie jest wpisany na listę zabytków, co oznacza, że w zasadzie w każdej chwili może zostać zrównany z ziemią. No choć w zasadzie póki co teren został dookoła przyzdobiony ogrodami, które zostały założone właśnie przez Bernardynów, no i o których właśnie przed chwilką chodziłem. Spod pomnika warto na pewno udać się na rynek, a po drodze oczywiście mijając krajobraz charakterystyczny dla wielu polskich miast. Zobaczcie, tutaj właśnie idąc po drodze na rynek jest kładka, która jest nad rondem w całości okrągła, ale fajnie to wygląda, w Stafanger też taką mają. Dużo starych kamienic miesza się tutaj w dziwne formy architektoniczne z otaczającymi wieżowcami. No i dużo jest również zabudowań socrealistycznych. Zobaczcie, również tutaj jest takie miejsce, gdzie możesz napić wody. Prosto pod sobą, która tak pilnuje tego miejsca. W zasadzie sama droga prowadząca na rynek, no to taki troszkę miszmasz i chaos, jak w wielu polskich miastach. Natomiast gdy wejdziemy już na rynek, będziecie mile zaskoczeni. Wchodząc na rynek jest stara pączkarnia, gdzie sprzedają pyszne pączki, a nie jadłem jeszcze śniadania. Dobry, pączka z serem. Dziękuję. Dziękuję.
No i zobaczcie, jakie duże te pączusie, jak ładnie to wygląda. Rynek w Rzeszowie urzeka. Piękne, odnowione kamienice, nowa nawierzchnia, drewniana studnia oraz wszędzie symetryczne, rozłożone parasolki ogródków gastronomicznych. Panuje tutaj ład i harmonia. Rynek w zasadzie zyskał najbardziej w ostatnich kilku latach. No bo po II wojnie światowej, kiedy to Niemcy zniszczyli prawie całą jego część, no tak sobie istniał i podlegał systematycznej degradacji. Wszystko prawie do lat 70., no ale również poprzez nawierzchnię, która była tutaj mocno popsuta, jak i przez trasę podziemną, która się pod nim znajduje. Rynek i jego podziemia, dorobek przeszłości dla przyszłości. Na skraju lat 70. rzeszowski rynek był praktycznie na skraju katastrofy architektonicznej i budowlanej. Natomiast w podziemiach od XVII wieku składowano wino i ryby. No tylko niestety trasa turystyczna od 7 stycznia jest w remoncie i nie da się wejść. Podziemia są głębokie prawie na 10 metrów i tworzą sieć nieregularnych korytarzy. Było tam również duża ilość wyrobisk, co od lat 60. starali się je usunąć i były tam prace budowlano-ratunkowe. W lipcu 72 roku doszło do uszkodzenia podziemi jednego z budynków. No i kilka lat później, w 77 roku, zaczęto to wszystko odnawiać. W zasadzie w ostatniej chwili. W 2001 roku podziemia zostały oddane turystom do użytku. Obecnie liczą 370 metrów. No i zwiedzanie tych podziemi to raczej jest taka historyczna podróż, polegająca na oglądaniu przedmiotów, które kiedyś się używało, jak ceramika, zbroje rycerskie. Można również zobaczyć pozostałości po pożarach, które nawiedziły to miasto. Innym obiektem, który zwraca szczególną uwagę na rynku, jest oczywiście ratusz. Obecną formę nadano mu w latach 1897-1900, czyli 120 lat temu. A jego twórcą był Franciszek Skowron. No niestety nie wszystkie adaptacje murów ratusza były udane, a dopiero prawie po 100 latach udało mu się przywrócić kształt, który zamyślił sobie jego projektant. No i nie ma co się oszukiwać. Zarówno ratusz, jak i rynek stały się symbolem tego miasta. Doceniają go w zasadzie wszyscy turyści, a nawet ostatnio był kręcony tutaj teledysk, tak jak Bałkanica. Na rynku jest również pomnik Tadeusza Kościuszki, no taki jak był ostatnio w Stanach wywrócony. Dzisiejsza pogoda to całkowita loteria, znowu zaczęło padać. Słuchajcie, będąc w Rzeszowie, oczywiście warto również wspomnieć o możliwościach kształcenia się. Wiele osób tutaj przyjeżdża po prostu na studia. Dlatego postanowiłem odwiedzić Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, która oferuje bardzo ciekawy kierunek. Aviation Management. Mnie szczerze zawsze studia lotnicze bardzo interesowały i nawet sam kiedyś starałem się na takie dostać. Dlatego postanowiłem zaczerpnąć troszkę więcej wiedzy i spotkać się z Karoliną, studentką trzeciego roku, tak? Tak, trzeciego roku. Studiów. Opowie mi troszkę więcej. Gdzie pójdziemy teraz? Chodźmy może na aulę. Mi studia lotnicze zawsze kojarzyły się z możliwością zostania pilotem albo stewardessą, ale całkowicie nie do tego te studia tutaj przygotowują. Opowiedz mi troszkę więcej, jak to jest. Dokładnie. Te studia przygotowują nas do każdego zawodu, który znajduje się na lotnisku czy w linii lotniczej. Poczynając od planowania siatki połączeń, projektowania nawet strojów, załogi, czy ustalania na przykład cen biletów na dane połączenie. W siedzibach praktycznie linii lotniczych, czy też na przykład przy zarządzaniu ruchem lotniczym na wieży kontroli lotów. Czy jest to kierunek międzynarodowy, czy narodowy? Jak to wygląda? Zdecydowanie jest to kierunek międzynarodowy. Studia są prowadzone w języku angielskim, przez co już na samym początku jesteśmy przygotowywani do tego, aby pracować w tym języku na co dzień. Mamy bardzo dużo studentów z zagranicy, jest to praktycznie większość na tych kierunkach. Z Chin, z Kazachstanu, z Kirgistanu nawet, z krajów afrykańskich, z Malezji. Jakie są perspektywy na pracę, na współpracę i czy możemy powiedzieć, że po studiach podróż dopiero się zaczyna? Dostajemy naprawdę dużą dawkę wiedzy na sam początek, która jest potrzebna, żeby się rozwijać w tym kierunku. I praktycznie każdy z nas, kończąc te studia, wyjeżdża gdzieś w świat. Koleżanka wyjechała do Niemiec na praktyki, ja pracowałam na lotnisku Chopina w Warszawie, w Polskich Liniach Lotniczych. Właściwie już od samego początku mamy możliwość odbycia praktyk, na przykład pod patronatem Lufthansa, a także we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi, dzięki czemu rozwijamy swoje możliwości już od pierwszego roku studiów. A jakbyście chcieli się jeszcze wychillować tutaj między zajęciami, to są nawet w klatkach papugi, ale rewelacja. Dobry. Przeszliśmy sobie do ogrodu, ławeczki, siłownia, hala sportowa i te papugi, które zrobiły chyba na mnie największe tutaj wrażenie. Jak wyglądają te studia? Co się na nich robi? No bo wiadomo, jako pilot siada się za sterami. Te studia są zorganizowane w profilu praktycznym. Jesteśmy podzieleni na grupy. Jest to prowadzone w systemie elektronicznym. Jest taki program stworzony przez niemieckiego pracownika Lufthansa. My jako grupa działamy jako linia lotnicza, czyli zamawiamy samoloty, planujemy sobie siatkę połączeń, ile chcemy przewieźć pasażerów tak naprawdę i jakie ceny biletów chcemy mieć. Dzięki czemu
po tej symulacji wiemy, jak reaguje rynek na nasze decyzje i jak to może wyglądać również w świecie rzeczywistym. Poznajemy te procesy, które zachodzą na przykład w linii lotniczej czy na lotnisku i możemy wejść bardziej w ten świat i poczuć się, jakbyśmy już tak naprawdę pracowali. Prowadzący z Kanady, z Grecji, z Rosji czy z Niemiec. Rząd ogłosił, że 50% miejsc w samolotach ma być wolne. Linie lotnicze mówią, przy takim obłożeniu nie latamy, no to wy się przydacie, żeby to zaplanować tak, żeby wyszły na plus. Dokładnie. A jeżeli bylibyście zainteresowani studiowaniem właśnie w Rzeszowie kierunku Aviation Management, no to link do uczelni macie w opisie. Rekrutacja na studia trwa do 16 września, także możecie składać swoje papiery. A jeżeli zastanawiacie się, jak jeszcze spędzić czas w Rzeszowie, bajecznie, bajkowo, a może dobranockowo, ponieważ znajduje się tu jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek. Ach, tylko niestety niefajna informacja, ponieważ poniedziałek nieczynny. Akurat jestem w poniedziałek. No szkoda, bo byłaby to fajna, sentymentalna podróż. Można by tu zobaczyć misia Kolar Gola, pingwina Pikpoka. Ha, no i co, usłyszeć jak szczeka Reksio i poznać Bola i Lolka, niestety. Będąc w centrum oczywiście warto też przespacerować się jedną z najbardziej reprezentacyjnych uliczek, głównym traktem, ulicą 3 Maja. Są ponoć tutaj najpiękniejsze kamienice. A znowu zaczął padać i za chwilę będę mokry. Przede wszystkim są to kamienice z XVI i XVII wieku. Co do architektury, nie jest szokująca, ale przede wszystkim są schludne i czyste. A po drodze po mojej lewej stronie mijam jeszcze pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Konarskiego, a kiedyś był to zespół obiektów PR-ów. No i w zasadzie zaraz dochodzimy do zamku. Chodzimy na Aleję Lubomirskich, no bo zamek też jest lubomirskich. Ja poszedłem w zasadzie tutaj troszeczkę inną trasą. Zamiast na początku do zamku, poszedłem do tego ładniejszego i bardziej reprezentatywnego budynku, również rodu lubomirskich, mianowicie dom arystokratycznych uciech. Ale w zasadzie te dwa budynki daleko od siebie nie były, no bo tu jest zamek, a po drugiej stronie ulicy od razu... Jest on nazywany również Pałacem Letnim i cały jest usytuowany na planie litery H. Dzięki swojemu fundatorowi, Hieronimowi Lubomirskiemu. Letni pałac był przede wszystkim domem dla przyjemności. Uroczy pałacyk był dla całego rodu lubomirskich miejscem wypoczynku i arystokratycznych rozrywek. W jego wnętrzu mieścił się teatr dworski, a wokół rozciągał się imponujący barokowy ogród w stylu francuskim z oranżerią, z wieżyńcem i altaną w stylu chińskim. A ogród właśnie ten, który otaczał dookoła pałac, został przebudowany przez Jerzego Ignacego Lubomirskiego, który wszystko to zrobił dla swojej młodo poślubionej żony. No i cały pałacyk jest uważany za o wiele piękniejszy i ciekawszy od zamku lubomirskich. Niestety, tutaj też jest remont. No i nie da się wejść. A, co ciekawe, wisi tutaj tabliczka Izba Lekarzy. No, a właśnie tutaj znajduje się taki ładny, nowy ogród. No i jest tu nawet na środku fontanna. Mam coś ostatnio naprawdę niesamowite szczęście, jeżeli chodzi o pogodę i o otwarte atrakcje. Muzeum, dobra nocek, tylko w poniedziałek nieczynne, no. A, no właśnie, to są dysze. Tego nie widać było stamtąd. No a fontanna akurat jest bardzo duża. W zasadzie trzecia co do wielkości w całym naszym kraju. Posiada 1500 dysz, które do muzyki, jak i zarówno do efektów świetlnych tańczą na różnego typu inscenizacje. W lato i podczas pięknej pogody można oczywiście siedzieć sobie tutaj na ławeczkach i oglądać całe spektakle, które zostały tutaj przygotowane, niejednokrotnie nawet z udziałem tancerzy. No a dodatkowo na mgle, która powstaje podczas rozpylania wody, są wyświetlane hologramy. No i jest to takie miejsce, na które można przyjść na randkę z dziećmi, a wszystko to oczywiście bezpłatnie i w bardzo ładnym miejscu. A będąc w okolicy zamku, warto przespacerować się najbardziej urokliwą uliczką tego miasta, Aleja pod Kasztanami. Dawniej znajdował się tutaj ogród należący do Pałacu Lubomirskich, natomiast dzisiaj jest to aleja, obok której znajduje się wiele domów i pałacyków. No i tak, po tej stronie zaczyna się zamek i jego mury obronne, a po drugiej piękne domki i pałacyki. A w zasadzie są to wille w stylu secesyjnym. Może nawet jeżeli nie jesteście fanami takiego stylu, warto się tędy przespacerować, bo miejsce jest nadzwyczajne. No śliczna taka fontanna przy domku. Wille zostały wybudowane na początku XX wieku, czyli troszkę temu, a na ich murach znajduje się wiele detali ozdobnych. No i przydomowych fontan właśnie. Na takie upały to w mieście idealne. Rzecz następująca. Pod koniec XVI wieku Rzeszów miał swojego właściciela. Mikołaj Spytko-Ligęza. Tak się on nazywał i to on właśnie pod koniec XVI wieku rozpoczął budowę tego zamku. Atmosfera trwogi w Polsce po przegranej bitwie pod Cecorą mocno wpłynęła na decyzję kasztelana Sandomierskiego i w 1620 roku przystąpił on do przebudowy zamku i stworzył z niej fortecę. W XIX wieku stan zamku uległ ogromnemu pogorszeniu, no więc XX wiek okazał się dla niego odbudową. Natomiast już we wczesnych fazach prac budowlanych okazało się, że niestety fundamenty i stan budynku jest na tyle zły, że uzgodniono, że
zamek wybudują całkowicie od podstaw. Cały zamek jest otoczony czworoboczną kamienną fortyfikacją z bastionami na narożach. I jest to najlepiej zachowana tego typu budowla w Polsce. A właśnie, wiecie, że stąd jest zaledwie 90 km do Bieszczad? Idę jeszcze teraz całkowicie dookoła zamku. Jest to duża budowla i robi wrażenie. Ciekawa historia. W okresie wojennym było to więzienie. Natomiast obecnie są to sądy. To takie trochę koło, bo w sądach się ludzi karze, żeby mogli trafić do więzienia. Nic nie leci. A chciałem jakąś pijalnię znaleźć. Miejsce, które akurat wyjątkowo kazali moi znajomi mi odwiedzić i mówili, jak będziesz w Rzeszowie, koniecznie udaj się na bulwary. No, czyli wiecie, rzeka, a po dwóch stronach brzegi. Jest to miejsce wypoczynkowe. Można tutaj spokojnie sobie przejść, rozłożyć koc. No, wiadomo, nie w taką deszczową pogodę. Ale pierwszy punkt, który chciałem zobaczyć, to jest skatepark. No, ale myślę, pada, pewnie nie będą jeździć. Patrzcie, co się dzieje pod mostem. Zobaczcie, tutaj wszędzie jest most i pod nim jest zlokalizowane jakby boisko do hokeja na rolkach. Dzieciaki mają ustawione tor, no i sobie jeżdżą, ale po drugiej stronie jest jakiś tor przeszkód z wyznaczonymi korytarzami i chyba ludzie uczą się po prostu jeździć. Konkretnie to miejsce nazywa się Parking pod Promie i naprawdę bardzo mnie cieszy, że miejscowi urządzili sobie takie miejsce pod mostem. Kawałek betonu, no i fajny sposób znaleźli na spędzanie wolnego czasu. Tutaj za chwilkę jest już rzeka, a w tamtą stronę widzę mały kopiec, jest oczywiście tam skatepark i snowpark. A rzeka, nad którą jest ten most, to Wisłok. No i się obawiałem. Obawiałem się tego, że deszcz i nie będzie jeździł, jednak moje obawy były totalnie bezpodstawne. Po tej stronie hala pod promie, po drugiej stronie skatepark. Jest to jeden z najlepszych skateparków w Polsce, razem ze skateparkami w Lesznie i Katowicach. Jego nawierzchnia wykonana jest z betonu. Całkowita powierzchnia to prawie 2400 m2 z wbudowanymi żelbetowymi i stalowymi elementami w kształcie prostokątu. No właśnie, na planie 36x66 m. Cały teren jest oświetlony, ogrodzony i monitorowany. Przewidziane są też ławki do siedzenia, kosze na śmieci i stojaki dla 10 rowerów. Cały skatepark posiada kilka takich platform. Tak, tu i tu. Z wbudowanymi stalowymi poręczami. A na środku tutaj nawet jest wulkan. No szkoda, że nie ma deskorolkarzy. Z tego co mi również wiadomo, to od dłuższego czasu rzeszowianie borykają się z problemem zadaszenia skateparku. No bo w taką pogodę już nawet jak dzisiaj, albo w lato można z niego korzystać. Natomiast większość pory roku, kiedy mamy zimno i jest śnieg, lód, no nie da się tutaj po prostu jeździć. Także rzeszowianie życzę tego dachu. Zamysł bulwarów jest taki, że można by sobie tutaj przyjść spokojnie na kocyku, zrobić piknik, poopalać się, bądź po prostu przyjemnie spędzić czas. A popatrz, jakie po drugiej stronie budują fajne apartamenty. Ale jest również wyodrębnione miejsce, gdzie można zrobić sobie grilla, bądź po prostu przyjść i rozpalić ognisko. No i fajnie, że tutaj wszędzie też są ścieżki rowerowe. Ogólnie to, co zauważyłem, to jest tutaj naprawdę bardzo dużo zieleni i raczej takie przyjazne człowiekowi miejsce. No, dużo ludzi też ćwiczy. A no i bardzo ważna rzecz, jeżeli ktoś chciałby sobie zorganizować tutaj grilla bądź ognisko, trzeba palić tylko i wyłącznie węglem drzewnym. Nie wolno używać drewna z rezerwatu, który tutaj jest, i z parków. Można również tutaj wypożyczyć sprzęt wodny, takie jak łódki, kajaki, rowerki, a nawet i pontony z silnikiem elektrycznym. No i ponoć znajduje się tutaj przy bulwarach też boisko do gry w kajak polo. Chyba po raz pierwszy dowiedziałem się o takiej dyscyplinie. Chodzi o bardzo oryginalną grę, połączenie kajaków i koszykówki. Wiem, że tak idę po prostu i mówię, co można by tu robić, ale tego nie widać, no bo nie trafiłem z pogodą. Miało być pięknie, słonecznie, a tu deszcz. Ale można zauważyć dużo predyspozycji Rzeszowa do miasta, które skłania się ku ludziom. A pomyśleć, że chciałem wam również pokazać żwirownię, czyli zbiornik wodny, w którym rzeszowianie i z okolic przyjeżdżają, by w piękną pogodę się wykąpać. Coś jak takich krakowskich Kryspinów. Ale są również miejsca, gdzie można doświadczyć dużo przyjemnego street artu. I to, co zauważyłem, że w mieście jest tutaj bardzo dużo kebabów. A zwłaszcza kebabów w stylu knajpy tureckiej. Nawet jest tutaj turecki barber. No, czyli pewnie można się na Nasureta obciąć. No w końcu odcinek, w którym pokazywałem również uczelnię, czyli dla studentów.
kebaby przede wszystkim, ale drodzy studenci, również dużo pijalni tu się znajduje. O, mają koftę. Lubię. Lahmacun i pide. Bardzo smaczne. Słuchajcie, oszalałem. Mają również kunafę. Widzicie, tak wygląda moje zamówienie. Wziąłem sobie 3 kebaby i w zasadzie są to nie w cieście jak tortilla, tylko w bułce pide. Typowo tureckie, jeden na wynos do auta na drogę. No i baklawa z pistacjami i miodem. Kto by pomyślał, że w Rzeszowie odnajdę smaki Istanbulu, no? Ja. No i słuchajcie, tutaj taki kepsik kosztuje 6 zł. Trzeba baklawę przekroić. Akurat baklawę to jest dość ciężko zrobić dobrą, ale mam po prostu podrobić w zasadzie w naszym kraju. Pistacje zalane w miodzie i całość wielowarstwowe ciasto. Smaczne. Moi drodzy, jak możecie sami zobaczyć po tym odcinku, Rzeszów to miasto przyjazne, innowacyjne, rozwijające się i chyba mocno studenckie. W zasadzie rok temu przeżyłem przez to miasto, jadąc do Lwowa. No i jeżeli miałbym chyba mniej czasu niż kilka dni, zatrzymałbym się tutaj, bo do Lwowa trzeba bardzo długo czekać na granicach, jadąc autem. I to mnie wtedy zniechęciło. W zasadzie robi się już późno i pora najwyższa chyba skończyć ten odcinek. I tym samym jeszcze raz chciałbym was zachęcić do wzięcia udziału w rekrutacji, która trwa do 16 września. Możecie składać swoje papiery, jeżeli chcielibyście studiować w Rzeszowie kierunki związane z lotnictwem i awiacją. Linki zarówno do rekrutacji, jak i uczelni macie pod spodem pod filmem w opisie. A tymczasem was żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się piona i cześć! Jest.